Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Senat już w najbliższy piątek zajmie się specustawą w sprawie koronawirusa. Wczoraj dokument, który ma przygotować Polskę na ewentualną epidemię, został przyjęty przez Sejm. Choć do tej pory w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem, to polskie władze deklarują gotowość do walki z ewentualnym zagrożeniem. Natychmiast jak taki przypadek się pojawi, to będziemy oczywiście o tym informowali. Dzisiaj skupiamy nasze siły, środki, naszą uwagę, nasze doświadczenie, środki finansowe na najbardziej skutecznym zapobieganiu, a w przypadku, kiedy już wirus się pojawi w Polsce, na ograniczaniu jego zasięgu i na jego zwalczeniu. Podkreślił na terenie wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. W walce z koronawirusem ma pomóc przyjęta wczoraj przez Sejm specustawa. Rząd i szereg instytucji zyskuje realne narzędzia, żeby walczyć z koronawirusem, żeby przygotowywać skutecznie kraj i całą administrację państwową na zbliżanie się tej choroby. W sprawach zdrowia, bezpieczeństwa Polaków powinniśmy być ponad bieżącą polityką i dobrze, że wczoraj udało się ten projekt uchwalić prawie jednogłośnie. To pokazuje, że temperatura debaty politycznej wokół koronawirusa spada, wskazuje politolog dr Aleksander Kozicki. Opozycja i rząd mówią podobnym głosem. Możemy się spodziewać szybkiej ścieżki legislacyjnej i niezbędnych zmian, które umożliwią w sposób skuteczny profilaktykę tego złożonego i trudnego problemu. O pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w celu rozpatrzenia ustawy w sprawie koronawirusa zaapelował wicemarszałek Izby Stanisław Karczewski. Sejm przyjął dobre i potrzebne przepisy w związku z zagrożeniem koronawirusem. Teraz czas na polski Senat i szybkie zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. Apeluję, by senatorowie Platformy Obywatelskiej nie próbowali blokować projektu poprawkami, tak jak w przypadku 13. emerytury. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Specjalne posiedzenie Senatu odnośnie koronawirusa zaplanowano na piątek na godzinę 15. Administracja publiczna, służba zdrowia musi być przygotowana na to, żeby mieć instrumenty prawne do tego, żeby w sposób skuteczny przeciwdziałać, jeżeli ta epidemia w Polsce by się pojawiła. I tutaj czynnik czasu jest decydujący. Zaznacza senator PiS Jan Maria Jackowski. Zarówno obóz rządzący, jak i opozycja liczą na jak najszybsze zakończenie prac w tym zakresie. Jestem przekonany, że i Senat w tej sprawie błyskawicznie zamknie sprawę, że ta ustawa wejdzie w życie i bezpieczeństwo i zdrowie Polaków w końcu, w tym i Sejmie, i Senacie, w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, okaże się sprawą ponadpartyjną, która jest załatwiona. We wszystkich laboratoriach w kraju pod kątem koronawirusa przebadano dotychczas 559 próbek. Wszystkie wyniki, jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, są negatywne. W najbliższych dniach przeprowadzone będą kolejne badania. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego wirusa nie ma. Mamy 100 osób hospitalizowanych, ponad 300 w kwarantannie. Tymczasem rośnie liczba ofiar wirusa w innych krajach. Łącznie w Unii Europejskiej potwierdzono ponad 2385 przypadków zakażenia koronawirusem. Samorządy atakowane przez skrajnie lewicowe środowiska za przyjęcie samorządowej karty praw rodzin będą walczyć o swoje dobre imię przed sądami. Domagają się przeprosin i zadośćuczynienia od autorów szerzącego kłamstwa na ich temat tzw. atlasu nienawiści. Samorządowa Karta Praw Rodzin powstała rok temu, była odpowiedzią na oczekiwania lokalnych społeczności, a także samorządów i organizacji pozarządowych. Karta pomaga realizować na poziomie lokalnym zasady polskiej konstytucji dotyczące rodziny, mówi prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Zasady subsydiarności, zasady wsparcia dla rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, małżeństwa, dla praw rodziców i dla dzieci. Samorządowa Karta Praw Rodzin została przyjęta przez wiele gmin, powiatów i miast. Podjęliśmy tą kartę dlatego, że nasi mieszkańcy oczekują od nas tego, aby wyrazić właśnie wobec tych szumów nasze obecne stanowisko w sprawach tak ważnych dla rodziny.
wskazuje starosta powiatu przysłuskiego Marcin Niemierski. Przyjmowanie dokumentu przez kolejne samorządy spotykało się z ostrą reakcją środowisk skrajnie lewicowych. Zaczęły one atakować samorządy i rozpowszechniać o nich nieprawdziwe informacje. Po rozmowach z wieloma ludźmi, a szczególnie tymi, którzy nas właśnie szkalują, opluwają, to nasuwa się prosty wniosek, że te osoby nie znają w ogóle tej karty. Mówi Marcin Król, przewodniczący Rady Gminy Gromadka. Aktywiści LGBT stworzyli też tak zwany Atlas Nienawiści. Na mapie umieścili samorządy, które przyjęły kartę dotyczącą rodzin, przekonując, że występują one przeciwko mniejszościom seksualnym i tworzą tak zwane strefy wolne od LGBT. To kłamstwo, mówi starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski. Jeżeli ktoś chce wspierać rodzinę, to nie znaczy, że jest nietolerancyjny lub ma w sobie nienawiść do innych ludzi. Kłamstwa na temat karty kolportowano nie tylko w Polsce, ale także w Parlamencie Europejskim. Sprawą zainteresowały się media zagraniczne, które nie weryfikując informacji zaatakowały polskie samorządy. Wyrażam sprzeciw i nie życzę sobie jako przedstawiciel samorządu, nie tylko mojego, ale również nas tu wszystkich, aby ktokolwiek mówił, że my kogokolwiek dyskryminujemy. Wskazuje wicestarosta Opoczyński Maria Chomicz. Samorządowców w walce o dobre imię na drodze sądowej będą wspierać prawnicy Instytutu Ordo Iuris, mówi mecenas Maciej Kryczka. Będziemy domagać się usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez opublikowanie przeprosin. Na pewno na konferencji prasowej zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej, a także na forum Parlamentu Europejskiego. Samorządowcy będą domagać się także zapłaty zadośćuczynienia na wskazane przez nich cele charytatywne. Trybunał Konstytucyjny do 12 marca odroczył rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym. Chodzi o wniosek, który w styczniu złożyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w sprawie kontrowersyjnych działań części sędziów. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie chce przesłuchać świadków zaproponowanych przez Polskę w sprawie o zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po 3 godzinach rozprawy, w trakcie której strony przedstawiły swoje stanowiska, Trybunał Konstytucyjny zdecydował o odroczeniu rozpoznania wniosku marszałek Sejmu. Trybunał postanowił odroczyć rozprawę do dnia 12 marca. Wniosek marszałek dotyczący sporu kompetencyjnego wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego 22 stycznia, dzień przed posiedzeniem 3 izb Sądu Najwyższego. Prezes Trybunału po wniosku marszałek zawiesiła planowane posiedzenie. Mimo to sędziowie Sądu Najwyższego wydali orzeczenie, które wzbudziło duże kontrowersje. Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę, która ma charakter abstrakcyjny, wkroczył niejako w uprawnienia prezydenta związane z powoływaniem sędziów. Podkreślała prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Prezydent także złożył wniosek do Trybunału w sprawie sporu kompetencyjnego. Z kolei poseł Marek Ast, który reprezentował marszałek Sejmu, wskazywał, że uchwała Sądu Najwyższego jest niezgodna z polskim prawem. Narusza wyłączną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów. Na rozprawie w Trybunale nie zjawili się przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Sądu Najwyższego. Prezes Małgorzata Gersdorf przekazała tylko list. W ocenie Sądu Najwyższego skład Trybunału Konstytucyjnego wyznaczony do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest sprzeczny z przepisami prawa. Małgorzata Gersdorf podważa funkcjonowanie Trybunału i kwestionuje wybór jego sędziów bez żadnej podstawy prawnej, mówi prezes Trybunału Julia Przyłębska. Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, i mówię to z przykrością, przenosi język codziennej publicystycznej debaty na salę Trybunału i sądów. Jak zauważa profesor Mieczysław Ryba, nieuznawanie jednej instytucji konstytucyjnej przez drugą jest niebezpieczne dla funkcjonowania państwa. Rzeczywistość skrajnie skandaliczna, no też pokazująca jednak mocne upartyjnienie czy upolitycznienie niektórych sędziów Sądu Najwyższego. Kontrowersyjne stanowisko części sędziów Sądu Najwyższego jest tożsame z tym, co powtarza opozycja. Izba Dyscyplinarna została upolityczniona i nie powinna w ogóle funkcjonować. Sąd Najwyższy wyszedł poza swoje kompetencje, wskazuje poseł Przemysław Czarnek. Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do dokonywania zmian stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości,
bowiem tego rodzaju uprawnienia pozostają w wyłącznej kompetencji ustawodawcy. Wniosek w sprawie sporu kompetencyjnego złożył też premier. Przekonuje w nim, że Sąd Najwyższy łamie nie tylko prawo polskie, ale też europejskie. Tymczasem w poniedziałek w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się wysłuchanie stron w sprawie postępowania dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chce tego Komisja Europejska. Trybunał odrzucił wniosek władz polskich o przesłuchanie sędziów Izby Dyscyplinarnej. Trybunał stwierdził, że posiada w aktach sprawy dotyczących wniosku o zastosowanie środków tymczasowych informacje niezbędne do wydania orzeczenia w zakresie dotyczącym m.in. powoływania sędziów Izby Dyscyplinarnej. Trybunał ma już wyrobione zdanie, zaznacza adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak. Należało takich świadków dopuścić i umożliwić swobodne wypowiedzenie się, podjęcie rzeczywiście skutecznej obrony. W przeciwnym wypadku nie mamy równego traktowania strony polskiej przed sądem. Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej przez unijny Trybunał mogłoby potrwać co najmniej kilka miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia sporu wokół reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Władysław Frasyniuk bez kary za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Sąd okręgowy w Warszawie stwierdził, że były polityk podczas kontrmanifestacji smoleńskiej kopał i szarpał funkcjonariuszy. Sąd uznał jednak, że jego czyn ma znikomą szkodliwość społeczną. Ponadto Władysław Frasyniuk w opinii sądu działał w obronie konstytucji. To kontrowersyjny wyrok, mówi prokurator. 10 czerwca 2017 rok. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie bojówkarze KOD-u, obywatele RP oraz Władysław Frasyniuk blokują marsz pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Policjanci próbują usunąć kontrmanifestantów. Frasyniuk stawia opór. Nie tylko nie chce podać swego nazwiska, ale także kopie i szarpie funkcjonariuszy. W związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów sprawa trafiła do sądu. Ten w pierwszej instancji nakazał byłemu opozycjoniście zapłatę 7 tysięcy złotych na cel dobroczynny. Strony odwołały się od tego wyroku. Dziś sąd drugiej instancji uchylił poprzedni wyrok. Uznał, że co prawda Władysław Frasyniuk naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy, ale jego czyn ma znikomą szkodliwość społeczną. Sędzia Urszula Myśliwska stwierdziła, że postępowanie Frasyniuka nie było czynem chuligańskim. Jak podkreślała, były opozycjonista podejmował działania w interesie społecznym w ramach protestu związanego z obroną konstytucji i godzącą w prawa i wolności obywatelskie zmianą prawa. To kontrowersyjny wyrok, mówi prokurator. Sąd otworzył bardzo niebezpieczną furtkę dla ludzi, którzy będą chcieli wytłumaczyć się ze swojej agresji względem funkcjonariusza publicznego. Wyrok jest prawomocny. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum pod hasłem „Jak nie zniszczyć życia dziecka”. Wniosek jest jasny. Rozmowa i kontakt rodziców z dzieckiem może uchronić najmłodszych przed licznymi zagrożeniami, a te czyhają właściwie wszędzie. 1,5 miliona dzieci żyje w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym, mówi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. One rzeczywiście wymagają naszej szczególnej, wyjątkowej troski, zauważenia, pomocy, bowiem w rodzinie często doświadczają przemocy. Właśnie z myślą o tym, by nieść pomoc dzieciom w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odbyło się sympozjum pod hasłem „Jak nie zniszczyć życia dziecka”. Pierwsze miejsce do wychowania dzieci to jest dom. I to w domu dzieci po raz pierwszy mogą zetknąć się z licznymi zagrożeniami. Alkohol jest jednym z nich. W Polsce jest społeczne przyzwolenie na sięganie po alkohol, tłumaczy dr Agnieszka Muzyk. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która zmienia stan świadomości. Co do tego nikt nie ma w Polsce wątpliwości. I jest to substancja, która jest traktowana jak produkt spożywczy. Dzieci złe wzorce czerpią przecież z dorosłych, a alkohol regularnie pojawia się na stole przy okazji świętowania. Dla dziecka, dla młodego człowieka do 18 roku życia cnota trzeźwości to zachowanie całkowitej abstynencji. To zachowanie rodziców ma ogromny wpływ na przyszłość dziecka. Kiepska relacja i brak rozmowy zazwyczaj kończą się sięganiem po telefon. A przecież w sieci na dzieci czekają kolejne zagrożenia. I tutaj państwo, choć reaguje, nie jest w stanie wyręczyć rodziców, mówi rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Są przygotowywane przepisy chociażby dotyczące pornografii w internecie. Także szkoła przestaje być dla dziecka miejscem bezpiecznym. Pod płaszczykiem zajęć o zdrowiu w placówkach pojawiają się osoby, których
których celem jest deprawacja dzieci. Bez wiedzy rodziców do najmłodszych docierają treści wprost promujące ideologię gender, tłumaczy małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Chociażby takie jak promocja homoseksualizmu, promocja eksperymentowania w różnych związkach. I właśnie takie treści często stawiają dziecko w konflikcie wobec tego, co wyniosło z domu. Jeśli wyniosło z domu złe wzorce, to takie dziecko traci jakikolwiek punkt odniesienia, podkreśla ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dziecko zyskuje w momencie, w którym w swoim rozwoju powinno mieć stabilne punkty odniesienia, zyskuje chaos. Tego chaosu można uniknąć. Taki właściwy punkt odniesienia dzieci mogą odnaleźć w harcerstwie. Minister Jan Dziedziczak podkreśla, że harcerstwo ma na celu całościowe wychowanie człowieka. Z jednej strony w świecie wartości, w służbie Bogu i Polsce, z drugiej strony osobę bardzo sprawną w działaniu. Ale także tutaj toczy się walka o to, czym harcerstwo ma być. Często wartości patriotyczne i katolickie schodzą na dalszy plan, dlatego również tutaj potrzebna jest rozmowa rodziców z dziećmi. Polska i Węgry sprzeciwiły się dyrektywie w sprawie delegowania pracowników. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię w tej sprawie 26 maja. Dyrektywa o delegowaniu pracowników weszła w życie w 2018 roku. Od tamtego czasu obowiązywał okres dostosowawczy. 29 lipca nowelizacja zacznie obowiązywać wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Tym zmianom sprzeciwiają się Polska i Węgry. Dyrektywa o pracownikach delegowanych w praktyce ogranicza swobodę przepływu usług, dlatego że wprowadza obostrzenia, jeżeli chodzi o kwestie wynagradzania pracowników będących na delegacji. Wskazuje ekonomista Marcin Kędzierski. A to uderzy przede wszystkim w małe firmy, wskazuje Andrzej Trojanowski, właściciel firmy transportowej. W takiej małej firmie jak nasza, no to jest to dosyć trudne. W dużych firmach to mogą poświęcić jedną osobę, która się tylko wyłącznie tym zajmuje. My korzystamy tutaj z firmy zewnętrznej, są to dodatkowe koszty. Problem stanowi także skomplikowana biurokracja. Po prostu są to typowo administracyjne bariery rzucane, kłody pod nogi rzucane polskiemu transportowi, który okazał się mobilny, okazał się wydajny. A to przeszkadzało takim państwom jak Francja, Niemcy, Austria, Szwecja i Holandia. Pytanie, po której stronie stanie Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej? Rozstrzygnięcie Trybunału Europejskiego w Luksemburgu dotyczące pracowników delegowanych będzie dowodem na to, czy w Unii Europejskiej są kraje równe i równiejsze. Mam nadzieję, że Trybunał jednak weźmie stronę podstawowej zasady Unii Europejskiej, to znaczy swobodnego przepływu usług. Podkreślił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Opinia rzecznika generalnego TSUE pojawi się 26 maja. Ostateczne orzeczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone po wakacjach. I w tym wydaniu informacji dnia to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Zapraszam i do zobaczenia.